To jest Tania, a to jest Karol. Są małżeństwem. W dniu ślubu wyglądali mniej więcej tak. Byli lekko stremowani, ale na pewno bardzo, bardzo szczęśliwi. Dzisiaj, ponad 6 lat od ślubu, biały welon trochę pożółkł, w garnitur trudno się wbić, bo brzuszek urósł, pojawiły się dzieci, rachunki, nieporozumienia. Czy dalej są szczęśliwi? To zależy. Od czego? Od tego, co wypełnia ich wnętrze. Ślub jest tylko pewną formą, którą potem trzeba wypełnić treścią. Istotą małżeństwa nie jest tylko to, żeby zamieszkać pod wspólnym dachem, żeby dzielić łóżko, mieć wspólne dzieci i wspólny kredyt. Gdy emocje związane ze ślubem opadają i wszystko przykrywa taka codzienna szarzyzna życia, bardzo często małżonkowie doświadczają kryzysów. Nie ma już tego zakochania, a oni zamieniają się w parę takich menadżerów, speców od zarządzania codziennością. Ciągle są razem, ale skupieni na tym, co bieżące. Są szczęśliwi, ale nie do końca. Czegoś brakuje. Uciekają od siebie, jedno w pracę, drugie w hobby, czasami nawet w uzależnienia jakieś. Rozmawiają ze sobą, głównie wymieniając komunikaty, że benzyna podrożała, a Kacperek dostał 4 w szkole. Tymczasem istotą małżeństwa jest to, aby budować głęboką więź. Nie tylko zjednoczyć swoje ciała w akcie seksualnym, nie tylko zjednoczyć swoje nazwisko przez dokument z Urzędu Stanu Cywilnego, ale zjednoczyć całe swoje osoby. To znaczy zbudować bardzo głęboką więź i intelektualną, i emocjonalną, i duchową. Do tego potrzeba głębokich rozmów, do tego potrzeba mówić o swojej miłości. Nie wystarczą tylko wymiany komunikatów, bo jeżeli nie rozmawiamy o tym, jak bardzo się kochamy, to jesteśmy razem, ale jakby osobno i nawet w małżeństwie możemy doświadczać samotności. Co więc zrobić, aby taką więź budować? Otóż trzeba napełnić kubki. I to nie byle jakie kubki. Pierwszy krok to sprawić sobie właśnie takie 2 piękne, wyjątkowe kubki, które będą wyrażały waszą więź małżeńską. Z tych kubków nie wolno nikomu pić, ani dzieciom, ani teściowej, a tylko wam i tylko we dwoje. I należy z tych kubków pić często, minimum raz na tydzień. Jakąś dobrą herbatę z imbirem i pomarańczą, albo gorącą czekoladę, co lubicie. Usiądź sobie wieczorem wygodnie przy stole, razem, rozsiąść się w fotelu i zacząć rozmawiać. Nie o sprawach codziennych, ale o waszej miłości. O tym, za co ciebie kocham, Aniu. O tym, jak dla mnie jesteś ważny, Karolu. Mówić też o problemach, o tym, co jest trudne, o tym, co wywołuje jakiś gniew czasami. Ale mówić o tym nie na stojąco, kiedy jesteśmy pełni agresji, w pośpiechu, kiedy łatwo rzucamy na siebie jakieś epitety. Ale rozmawiać ze spokojem, rozmawiać starając się bardziej słuchać niż mówić, bardziej zrozumieć niż ocenić. Jeżeli w małżeństwie będziecie regularnie zasiadać przy takich kubkach, przy dobrej herbacie i rozmawiać, jeżeli będziecie w ten sposób pogłębiać swoją więź, to zobaczycie, że wasze małżeństwo będzie szczęśliwe nie tylko 6 lat po ślubie, ale i 16, a nawet 66.